Przed rozpoczęciem własnej budowy, po pierwsze, musimy uzyskać warunki zabudowy. Ewentualnie, jeżeli jest na danym terenie plan miejscowy, wystarczy nam wziąć informację z planu miejscowego. Kiedy już mamy WZ-kę albo ewentualnie właśnie wyciąg z miejscowego planu, udajemy się do architekta i architekt na ogół poinformuje nas, czy potrzebujemy pozwolenia na budowę, czy też wystarczy, że dokonamy danej realizacji na tak zwane zgłoszenie. Co ciekawe, w tej chwili od niedawna można rozpocząć proces budowlany, nie czekając na uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę. Ale mimo wszystko musimy zarejestrować dziennik budowy, wybrać kierownika budowy, zgłosić tę informację o rozpoczęciu budowy do nadzoru budowlanego i możemy budować.